Cześć kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam zakupy, które poczyniłam od lipca i których mi się nie udało pokazać Wam w innych filmikach, albo po prostu zostały zakupione po nagraniu filmików zakupowych z TK Maxa i z Primarka. Wiem, że ten filmik będzie bardzo długi, dlatego też postanowiłam podzielić go na kategorie i pierwszą kategorią będą ubrania. Może zacznę ten haul od butów. I pierwszą parą, którą generalnie kupiłam tylko dwie pary przez ostatnie 6 miesięcy. I jedną z nich są butki kaloszki, buty Hunters, które kupiłam w TK Maxie za cenę chyba 35 funtów. I to są te buty z tej linii tych średnio długich butków, kaloszków. One są z tej serii matowych bucików i one mają kolor taki ciemnośliwkowy, bym powiedziała. Na Instagramie tam kiedyś Wam wysłałam takie zdjęcie, które sobie zrobiłam właśnie w TK Maxie, bo zastanawiałam się, czy wziąć sobie te, czy takie świecące, bardzo jasne, fioletowe, ale w końcu zdecydowałam się na te, bo one w takim świetle dziennym to tak naprawdę są bardzo ciemne, tak wyglądają już prawie na czarne, więc zdecydowałam się na nie. Po czym, kiedy przyszłam do domu, przyjrzałam im się dokładnie, to zobaczyłam, że tutaj na tych napisach one są takie jakby troszeczkę zdefektonowane, nie ma takiego słowa. Mają małe defekty. No wiem, że niektórym to może nie przeszkadzać, ale jakoś tak trochę mnie to zraziło do nich. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widzicie takie lekkie jakieś tak jakby takie zadrapanie na napisie. Tutaj też z tej strony coś tam odchodzi trochę. I tak, kurczę, tak sobie pomyślałam, no nie, no cholercia. I chciałam je wymienić i za każdym razem, jak jechałam do TK Maxa, żeby sobie je wymienić, to niestety nie było już na mnie żadnego rozmiaru, a było bardzo duży wybór. Były te dłuższe i w tych najnowszych wersjach i w ogóle no jestem w szoku, że tak dużo właśnie hunterów przed świętami wrzucili do TK Maxa. No i zostałam z tymi i tak, nie wiem, czy jeszcze uda mi się może je wymienić, czy nie. Na razie w nich nie chodzę, bo mówię, bo czekam po prostu na możliwość wymienienia ich sobie na inne. Tak, zapłaciłam za nie 34,99, a ich normalna cena to 65 funtów. A z kolei te dłuższe chyba są po 50 funtów, czy jakoś tak. Więc myślę, że to dosyć dobra cena. No i mówię, jak nie wymienię, no to chyba po prostu zostanę przy nich, no trudno, no. Jakoś tam wielka to nie jest wada, ale ja po prostu jestem taką osobą, która widzi bardzo dużo detali, więc czasem takie pierdoły mi przeszkadzają, no, a czasem w ogóle nie, więc zobaczę. Następną parą butków są buciki, które zakupiłam sobie w Primarku i to są takie buciki na koturnie. Ja nie przepadam, naprawdę, nigdy mi się nie podobały buty na koturnie, dosłownie raz w życiu miałam kozaki na koturnie, ale kurczę, no tak jakoś tak sobie pomyślałam, że na pewno taka koturna musi być wygodna, skoro tyle dziewczyn w nich śmiga po ulicach, więc sobie przymierzyłam te buty i okazały się całkiem sympatyczne w noszeniu i to są takie, to nawet nie jest zamsz, to jest tak, ciężko mi określić ten materiał, bo on jest taki bardzo sztuczny i podejrzewam, że on będzie się bardzo szybko brudzić i zdzierać, no ale dobra. Zapłaciłam za nie 15 funtów, no i to są takie buciki w takim, to jest taki, można powiedzieć, wielbłądzi kolor, taki dosyć ciemny brąz, no może nie ciemny, no ale taki, dobra, niech będzie, że to jest kolor właśnie ten wielbłądzi, tak. Są bardzo wygodne, aczkolwiek musiałam sobie dorobić dodatkowe dziurki tutaj na górze, żeby po prostu mi nie spadały, bo jednak trochę mi spadały z nóg. Dziwne. Tak, także takie buciki za 15 funtów z Primarka. I pasują naprawdę i do sukienek, i do spódniczek, i do jeansów, i do leginsów, do wszystkiego. Ale muszą poczekać, bo teraz u nas jest dużo śniegu, więc muszą poczekać do wiosny. Jak powszechnie wiadomo, mamy obecnie zimę. I co zimą robimy? No kupujemy szaliki, tak? Wprawdzie mam już dosyć sporą kolekcję takich szali zimowych, ale ja jestem po prostu ogromną fanką szalików typu komin, typu snoot, czyli tych takich długich, zawijanych, które się nie kończą, powiedzmy. No i jakiś czas temu po prostu zakupiłam sobie taki szaliczek na Camden Town. To jest taki czarny, który właśnie wywija się go tak, bo nie miałam czarnego. Mam jakieś różowe, jakieś coś tam, a nie miałam czarnego. No więc taki czarny, zwykły, najzwyklejszy, po prostu bezfirmowy, bardzo mi długo już służy. Tak, bo nie pamiętam, chyba go kupiłam we wrześniu. Więc bardzo fajny szaliczek, bardzo go lubię i zapłaciłam za niego 6 funtów. Drugim szaliczkiem, też kupionym na Camden Town, jest taki właśnie komin w takim odcieniu ciemnej zieleni. Tutaj z takim właśnie wzorkiem bardzo fajnym. I on jest bardzo cieplutki. I właśnie kiedy go się owija, czasem po prostu tutaj troszeczkę jest taki prześwit, wiecie, że tak wpada trochę to zimne powietrze, a ten jest tak fajny, że po prostu on przylega jak golf i nic mi tam nie wieje, nic mi tam nie jest zimno i generalnie jest po prostu fantastyczny. Dlatego poprosiłam moją kochaną, cudowną babunię, jak byłam teraz w Polsce na święta, żeby mi spróbowała coś podobnego uszyć, jeżeli da radę. No i moja babcia po prostu jest cudotwórczynią. Bidulka siedziała, chyba 2 dni zrobiła go. Czy tam 1,5 dnia. No po prostu jest niesamowita kobieta. I słuchajcie, i zrobiła mi właśnie czarny, bo bardzo chciałam czarny też taki mieć. Z tym, że zrobiła mi troszeczkę z innym takim wzorkiem. Aczkolwiek też mi się strasznie podoba i po prostu jak mi go dała, to ja się cieszyłam naprawdę jak dziecko. I no widzicie, jak to jest dobrze mieć po prostu takie kochane babcie. I nie wydałam na to nic, a jest po prostu dla mnie tak bezcenny, przez to, że właśnie moja babcia go zrobiła, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. I teraz mam już właśnie 2 takie kominy, z czego jestem bardzo zadowolona, bo teraz bardzo często właśnie chodzę w tym. Jest cudowny, cieplutki, milutki i tak jak mówię, zrobiony z sercem, a to jest chyba najważniejsze, najpiękniejsze, co możecie dostać od kogoś. Coś, co ktoś zrobił właśnie z sercem i specjalnie dla Was. Pamiętacie, jak w Primarkowym holu mówiłam Wam o tym, że kupiłam sobie jeszcze taki komin czarny, futrzany. Tak, no to właśnie go mam z sobą i go Wam pokażę. To jest coś takiego. Zakładamy go sobie tutaj na szyjkę i on też jest taki milusi, przytulny, bardzo cieplutki i bardzo elegancki, muszę przyznać, bo kiedy zakładam go na przykład do płaszczyka, to bardzo fajnie, elegancko to wygląda. No bo do tej kurtki zimowej to tak już nie za bardzo, futerko z futerkiem się trochę gryzie, więc no, ale mówię, do płaszczyka no to wygląda rewelacyjnie, tak elegancko i on kosztował chyba 8 funtów. Jestem z niego super zadowolona i zawsze jak go zakładam, to każdy mnie się pyta: Boże, gdzie kupiłaś? Gdzie kupiłaś? A to tylko z Primarka, więc... Znalazłam też w swoim pudełku z szalikami szalik, którego jakoś tak, no nie mogłam się do niego przekonać, bo generalnie nie wiem dlaczego, po prostu podobał mi się wizualnie, ale jak go zakładałam, to jakoś nigdy mi coś nie pasowało. I się wkurzyłam i mówię: kurde, po co kupować tyle nowych szalików, jak można ze starego coś zrobić? I słuchajcie, to jest taki srebrny, znaczy taki szary bardziej, ze srebrną nitką szalik ze sklepu Pull&Bear, który ja po prostu sobie zszyłam. Wzięłam sobie 2 końce, proszę bardzo, i go sobie zszyłam ręcznie. Tutaj jest ten motyw zszycia i słuchajcie, i zrobiłam właśnie sobie z niego takiego snuda, którego ja sobie po prostu 1, 2, 3 i o. I super. I po prostu go uwielbiam i odkąd go sobie tak przerobiłam, to cały czas po prostu gościł na mojej szyi. Nie mogłam się od niego odczepić, więc pamiętajcie, że czasem wystarczy sięgnąć do szafy, coś przerobić i naprawdę możecie mieć nowy ciuch, nowy gadżet czy nowe akcesoria i naprawdę nie kosztuje to nic, tyle co wasz czas i poświęcenie się, by to przerobić. Będąc razem z Agatą u Martyny UK, u Martynki, którą serdecznie pozdrawiam, Agatę również, będąc właśnie u Martyny, wybrałyśmy się razem z Martyną i Agatą na taki mały shopping, na którym właśnie zdobyłam tą kurtkę. Nie wiem, chyba jej wam jeszcze nie pokazywałam. Jak już, to może widziałyście ją na jakichś tam moich zdjęciach, ewentualnie z jakichś spotkań czy coś. Długo szukałam właśnie takiej skórki i słuchajcie, zakochałam się w tej kurtce po prostu i dziewczyny mi pomogły, doradziły mi, w której mi tam najlepiej i właśnie padło na tą. Ona pochodzi ze sklepu Miss Selfridges i to jest rozmiar 10. Ja za nią zapłaciłam chyba 59 funtów albo 49? Nie pamiętam, chyba 59. W każdym bądź razie ona mi towarzyszyła przez całe lato, później całe lato, okres poletni. Jest coś takiego w ogóle jak poletni okres. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie ona ma tutaj z tyłu takie klamerki. Jest z takim ciekawym, fajnym wzorkiem na bokach. On też towarzyszy nam tutaj na ramionkach, ma pagony. No i to jest taka jakby w stylu, powiedzmy, ramoneski kurteczka. Bardzo, bardzo ją lubię. Uwielbiam po prostu zakładać ją na sukienki, na bluzki, na koszule, no po prostu na bluzy, na wszystko, na wszystko. Chociaż niektóre bluzy mi się pod nią nie wciskają. Ale jest po prostu genialna i uwielbiam ją. I właśnie dziękuję wam, dziewczyny, że poszłyśmy w te zakupy, bo dzięki wam tak naprawdę ją zdobyłam. Od pewnego czasu szukałam dla siebie kurtki zimowej, takiej, która by mi zakrywała pupę, która by miała futerko na kapturze i by była czarna. Chciałam mieć też coś w stylu parki, ale to wszystko, co oglądałam, było dla mnie za cienkie i nie za bardzo odpowiadające tym moim oczekiwaniom. I słuchajcie, pewnego dnia oglądałam sobie program, to był chyba program Pani Gadget, w którym to zobaczyłam, jak ona pokazuje kurtki zimowe dla dzieci. Zainteresowałam się tymi trzema firmami, które właśnie były producentami tych kurtek. I słuchajcie, postanowiłam, że zobaczę, czy oni też robią właśnie kurtki dla ludzi dorosłych. Chyba dwie z tych firm robiły. Generalnie to były takie firmy właśnie szwedzkie. To były, tak, szwedzka... No nieważne. I co się okazało, że właśnie dwie z tych firm robią dla dorosłych, ale były dosyć ciężko dostępne tutaj w Anglii. Ile ja się namęczyłam, żeby znaleźć tą kurtkę? Strasznie dużo. W każdym bądź razie ostatecznie znalazłam ją na 2 albo 3 stronach, plus na eBayu. No i co się okazało, na eBayu była najtańsza i występowała w 3 kolorach: fioletowym, takim ciemnym, oliwkowym i w czarnym. No i oczywiście zdecydowałam się na czarną. Chyba przesadziłam z rozmiarem. Mogłam jednak wziąć rozmiar 38, bo wzięłam 40, ale na grubsze swetry czy coś, no to nie jest to jakaś tam duża wada. Troszeczkę mam wrażenie, że tutaj jest po prostu za duża, ale już mówię, dobra, zostawię ją. W każdym razie jestem z niej zarąbiście zadowolona. Po prostu spełniła się tej zimy fantastycznie. Sprawdziła się tej zimy fantastycznie. I to jest właśnie taka kurteczka, która ma czapturek, ma czapturek z futerkiem, w środku ma taki jakby kożuszek, ma bardzo dużo kieszeni, tutaj na przykład jedna, tutaj jeszcze jedna, jest ściągana w środku na gumę, także ja sobie właśnie ją w pasie po prostu pościągałam, dzięki czemu troszeczkę mniejsza się zrobiła. O, tutaj ma jeszcze jakieś tam pipki, kieszonki. Z tyłu, o, widzicie, tutaj jest ten motyw właśnie tego ściągnięcia jej. Wstanę troszkę. I tutaj ona ma taki ten rybi ogonek, czyli w sumie jest jak parka. W sumie to jest parka. I z przodu jest troszeczkę krótsza, jak możecie zauważyć. A nie powiedziałam w ogóle właśnie, że... O Jezu, że to jest z firmy Didrikson. No i z przodu też ma kilka kieszonek. Tutaj na guzik, tutaj ma jeszcze jedną z suwaczkiem. Także taka kurteczka zimowa, słuchajcie, u mnie się sprawdza rewelacyjnie, po prostu ją uwielbiam. I lepszej kurtki w tym momencie znaleźć nie mogłam i naprawdę cieszę się, że oglądałam ten program, bo dzięki temu programowi znalazłam sobie kurtkę na zimę, więc jest zima, jest zimno i ja w zimę, taką zimną zimę jak teraz mam na przykład, bardzo, bardzo lubię spać w ciepłych piżamkach. I nie wiem, pokazywałam wam kiedyś taką piżamkę szarą z różyczkami z Primarka. I słuchajcie, tak się w niej zakocham, że postanowiłam sobie kupić jeszcze kilka. No, chociaż jedną. Ale udało mi się kupić dwie. Kupiłam sobie jeszcze taką właśnie czarną w serduszka. One są tutaj ze ściągaczami na dole. I u góry mają taką tasiemkę, którą też możemy sobie po prostu związać, żeby nam nie spadły. Ja je po prostu uwielbiam. No ten materiał, no to mówię wam, to jest taki jakbyście miały szlafrok na sobie. Po prostu jest genialna. Genialne są te spodenki i ja po prostu uwielbiam po prostu w nich spać, bo są naprawdę takie cieplusieńkie i fantastyczne. I tutaj mam rozmiar S, to jest 8-10 i chciałam kupić sobie też właśnie w takim rozmiarze z gwiazdkami, niestety nie było. Kupiłam trochę większe, więc trochę wiszą mi na tyłku, ale no spoko, czuję się jak taki mały skate popierdzielający po mieszkaniu w piżamie w gwiazdki. Aha, no bo tak, no bo ta jest granatowa w gwiazdki. Ja generalnie nie lubię koloru granatowego, nie przepadam w ogóle ubierać się właśnie w tym kolorze. No ale dobra, piżamka może być w gwiazdki, też ze ściągaczem. Mówię, jest troszeczkę na mnie za duże, to już jest rozmiar niby M, 12-14, ale no troszeczkę jest na mnie, troszeczkę są na mnie za duże, no ale mówię, do spania no to w ogóle mi nie przeszkadzają. Zapomniałam też wam pokazać w ostatnim holu Primarkowym sukienkę, taką zwykłą, prostą, czarną. Ona tutaj ma takie bufki na ramionkach, żebym, nie wiem jak to się nazywa poprawnie, bufki? Takie ma ramionka. To jest zwykła czarna sukienka, która jest pod spodem ma taką jakby haleczkę i rękawki tutaj wyglądają w ten sposób, zakończone guziczkiem. Ja ją bardzo lubię, bo ona jest, mówię, bardzo taka banalnie prosta. Wystarczy dodać do niej pasek i od razu zmienia się w taką sukieneczkę z dziennej na przykład na wieczorową. Można do niej różne akcesoria założyć i dzięki niej zmieniać jej po prostu wizerunek, znaczy swój wizerunek zmieniać za pomocą akcesoriów, dodając właśnie do tej sukienki, którą bardzo, bardzo lubię. Aczkolwiek ten pasek, z którym ona była, to mi się w ogóle nie podobał, więc poszedł. Mówiłam wam też o tym, że miałam taką fazę na kupowanie białych swetrów, białych ekri, kremowych i tak dalej. Tego, który mi się skurczył, no to się go pozbyłam, ale nie płakałam za nim, więc chyba dobrze. I słuchajcie, w sklepie w H&M na męskim dziale jak zwykle, już to było też spory czas temu, zakupiłam sobie taki sweter. Słuchajcie, on tutaj ma taki jakby golf, coś takiego, ale to jest tak świetne, bo to możemy sobie tak postawić i jest tak cieplutko. I to jest dosyć duży rozmiar. Niech no ja spojrzę, ta dosyć duży, MK, męska MK, ale tam jest dosyć duży. Ale jest właśnie taki luźniejszy, troszeczkę zakrywa pupę, ma tutaj taki wzorek, śmieszne ma te sznureczki tutaj. I jest bardzo, bardzo fajny, cieplutki i no po prostu ta zima to jest chyba... ten sweter i ta zima. To jest po prostu właśnie takie trio, niezastąpione... Uwielbiam go, po prostu uwielbiam go i chyba zapłaciłam za niego, nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam, albo 15 funtów, albo 20, no już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie, jak mój Artek zobaczył właśnie ten sweter, to powiedział, że kurczę, taki fajny, gdzie go kupiłaś? Ja mówię, że na męskim dziale w H&M. Powiedział, to kup mi taki. No i musiałam mu kupić taki sam, ale jeszcze go ani razu nie założył, więc Boże, wyobrażacie sobie? Facet i dziewczyna w takim samym swetrze? Jeszcze na tej samej imprezie na przykład? Nie, ja sobie tego nie wyobrażam, więc jeżeli on go będzie zakładać, to ja na pewno nie będę wtedy nosić tego mojego. Aczkolwiek, tak jak mówię, na razie sama noszę cały czas, non stop, bo po prostu jest taki cieplutki i go uwielbiam. Od dłuższego czasu marzyły mi się też spodnie, takie jasne, jeansowe. No i znalazłam takie w sklepie Pull&Bear. Akurat to był taki dzień, gdzie było Vogue Fashion Day, czy Vogue Fashion Night, coś takiego. I one mi trochę spadają. Znaczy są bardzo wygodne, ale trochę mi spadają. I tak się w ogóle zastanawiam, że ja chyba to nie za bardzo dobrze wyglądam w takich jasnych dżinsach. Tak mi to teraz tak. W każdym razie są takie. Tu są rurki. Nie no, są generalnie bardzo fajne, tylko mówię jakoś tak... No nie wiem, spadają mi trochę. A zawsze właśnie tam miałam problem, że musiałam kupować za małe troszeczkę spodnie, żeby je rozbić. No i trochę boczki mi zawsze wychodziły. I postanowiłam kupić takie troszeczkę większe, no i niestety mi trochę spadają. No i dupa. Teraz Wam pokażę 3 takie bluzeczki, sweterki, coś w tym stylu. Pierwszy zakupiłam sobie na eBay. Na eBayu. To jest sweterek z Topshopu. Rozmiar 38, dziesiątka. Znaczy to jest taka bluzeczka raczej. I ona... Tutaj. Oczywiście tył ma dłuższy, przód ma krótszy. I ona jest tak jakby obcięta, ale ona absolutnie nic mi się nie pruje po praniu. Wszystko jest z nią ok. Bardzo ją lubię, bo jest właśnie taka luźna, fajna. Ja lubię takie nietoperzowate, takie właśnie loose blues pod paszkami, żeby był, więc wiem, że one troszeczkę czasem poszerzają, ale są takie wygodne i właśnie ja dlatego lubię takie bluzki. I ja za nią zapłaciłam chyba 15 funtów. Tak, 15 funtów. Ale bardzo mi się podobała i jestem strasznie zadowolona z tego zakupu. Drugą bluzeczką, takim sweterkiem jest, raczej sweterek, z TK Max. Za niego dałam chyba 13 albo też 15 funtów, jakoś tak, niedrogo, albo może 12, już nie pamiętam. I on w ogóle walał się po ziemi, był kopany, w ogóle znienawidzony chyba przez wszystkich, bo leżał biedny tam na ziemi i ja go tak zobaczyłam i dałam mu nowe życie. I to jest taki sweterek ze srebrną nitką, jakiejś tam firmy Quaid London, nawet nie wiem, czy to był, chyba rozmiar L to jest. No i on też jest taki właśnie w stylu takiego nietoperza. Rękawki, ble. No i oczywiście z przodu troszeczkę krótszy, z tyłu troszeczkę dłuższy. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Świetny. Na Sylwestra nawet, jak jesteście w górach i nie chcecie się ubierać w jakieś sukienki, bo zimno. Taki sweterek, myślę, że to wystarczy. Także bardzo fajny sweterek, uwielbiam. Po prostu te 3 właśnie, które Wam teraz pokazuję, to są moje ostatnio ulubione. No i trzeci właśnie, to jest taki też bluzko sweterek. Też rozmiar L, też z TK Maxa. I też chyba kosztował między 12 a 15 funtów. I to jest coś takiego. To jest taka bluzeczka. I on ma właśnie takie srebrne, to nie jest w sumie chyba nitka, tylko to są takie jakby... jakby to Wam wytłumaczyć, to jest tak jakby naklejka taka. Takie naklejeczki małe, no nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, bo to mi nie wygląda na nitkę. Bo zobaczcie, bo w środku on nie ma tego. Więc to jest tak jakby taki wzór naklejany, można powiedzieć. Czy naprasowany, no nie wiem. No i też jest właśnie w takim stylu nietoperza, ble. Z przodu troszeczkę, minimalnie jest krótszy niż z tyłu. Z tym, że ma taki troszeczkę prześwit, więc ja pod niego noszę po prostu bokserki. W sumie pod każdej tak noszę bokserki, bluzeczki. Także to były takie 3 swetereczki, bluzeczki do jeansów, do leginsów, do czego tam chcecie. No i z ubrań to by było chyba na tyle. Zapraszam Was teraz na część inną, kosmetyki. I w każdym razie i się znów powtórzyłam. No, ale... Od dłuższego czasu szukałam po prostu jakiejś kurtki, skórki i czegoś takiego, czymś tym... Bardzo świetne. Bardzo. Można znaleźć tam naprawdę fajne rzeczy. Kiedy to pokażę Wam szarości. Znowu. Tak, ludzie nie mogą sobie jeździć z troszeczkę przyciszoną muzyką.